Cieszę się, że mogę poinformować mieszkańców o tym, że po blisko 2 latach przerwy wracamy do tematu budżetu obywatelskiego w Pile. W tym roku jesteśmy już po etapie zgłaszania inwestycji do budżetu obywatelskiego. Zostały też wszystkie zgłoszone inwestycje zweryfikowane. Mamy na dzisiaj 62 oferty, na które wysokość finansowania wynosi blisko 3 miliony złotych. Dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy już wykazali inicjatywę i zgłosili zadania do budżetu obywatelskiego. Od poniedziałku zaczynamy głosowanie nad złożonymi ofertami. Zaczynamy ostatni etap pilskiego budżetu obywatelskiego na rok 2025. 62 zadania do wyboru wśród mieszkańców. Te zadania będzie można wybierać na 2 sposoby, podobnie jak dotychczas, czyli przez portal konsultacyjny www.konsultacjespołeczne.pila.pl. Do tego sposobu bardzo serdecznie zachęcamy. Tam wpisujemy swoje imię i nazwisko, a także sumę cyfr z PESEL-u, po czym otrzymujemy kartę do głosowania i na tej karcie wybieramy 5 zadań, czy do 5 zadań, które chcemy, żeby w ramach tego budżetu obywatelskiego zostały zrealizowane. Druga forma to forma papierowa, należy wydrukować, a następnie wypełnić kartę do głosowania i dostarczyć do Urzędu Miasta, bądź też do jednej z filii powiatowej i miejskiej Biblioteki Publicznej, a także punktu MZK przy Alei Piastów. Głosowanie potrwa 49 dni od poniedziałku 22 lipca do 8 września i myślę, że na początku października poznamy wyniki konsultacji, dowiemy się, które z zadań zgłoszonych przez mieszkańców, a następnie zweryfikowanych, będą wpisane do budżetu obywatelskiego, do budżetu miasta Piły na kolejny rok. Przypomnijmy tylko, że można oddać głosy maksymalnie na 5 zadań. Do realizacji będą wyznaczone projekty, które zbiorą największą liczbę głosów na danym osiedlu. Zachęcam do udziału, abyśmy tej inicjatywy naszych mieszkańców, którzy zgłosili swoje projekty, nie zmarnowali. Liczę na duży udział naszych mieszkańców.